Jest to jeszcze jeden film o łączniku świecznikowym. Myślę, że ostatni. Łącznik ten spotykany jest w każdym domu. Każdy go używa, ale nie każdy wie, jak go podłączyć. Z maili, z komentarzy wiem, że sprawia Wam on ciągle sporo trudności. Ten film powinien je wszystkie rozwiać. Zajmiemy się instalacją wykorzystującą dodatkowo puszkę podsufitową. W puszce tej następuje łączenie lampy z łącznikiem oraz z zasilaniem. Oświetlenie normalnie działa, ale czy jest dobrze podłączone? Sprawdźmy to. Wyłącznik wyłączony, światło nie świeci, a wskaźnik w lampie pokazuje obecność napięcia. Tak nie może być. Widzimy też przewód żółto-zielony wykorzystany jako fazowy. Ten właśnie przewód jest źle oznaczony, źle wykorzystany. Pozostałe brązowy i niebieski mogą być. Musimy to zmienić. Rozłączymy przewody do lampy, do żyrandola. I sprawdzimy, jak przedstawia się rozkład napięcia na tych przewodach. I teraz, obojętnie czy mamy łącznik świecznikowy załączony czy wyłączony, zawsze na którymś przewodzie występuje napięcie. Jest to nieprawidłowość, którą należy usunąć. Sprawdźmy teraz podłączenia w puszce podsufitowej. Wiemy już, że do lampy został użyty jako fazowy przewód żółto-zielony, to możemy się spodziewać, że w puszce też taki przewód został użyty nieprawidłowo. Mamy tu cztery połączenia. Cztery połączenia powinny występować przy łączeniu łącznika świecznikowego. Zmierzymy teraz wskaźnikiem, na których przewodach jest napięcie. I tutaj mamy już kolejną nieprawidłowość, ponieważ jest napięcie na przewodzie żółto-zielonym, na niebieskim też, na pozostałych nie ma. Teraz zobaczymy, jak zostały przewody przyłączone do łącznika świecznikowego.
I też widzimy, że przewody zostały nieprawidłowo użyte. Tutaj jedynie przewód brązowy jest prawidłowo przyłączony do zacisku L łącznika świecznikowego. Rozłączmy przewody w łączniku świecznikowym i sprawdzimy, na których przewodach występuje napięcie. Taką właśnie nieprawidłowość często opisujecie w swoich komentarzach czy zapytaniach. Jak to jest, że po odłączeniu łącznika świecznikowego przy suficie, przy lampie mamy ciągle napięcie? Taka sytuacja jest niedopuszczalna i grozi porażeniem prądem elektrycznym. Po wyłączeniu napięcia łącznikiem świecznikowym przy suficie, przy lampie nie powinno występować żadne napięcie. Aby usunąć tę nieprawidłowość musimy zmienić połączenia w puszce łączeniowej. Musimy zlokalizować przewód dopływowy oraz przewody do łącznika i do lampy. Odpowiednio je oznaczyć i połączyć. W tej przykładowej instalacji, często spotykanej niestety, zostały użyte nieprawidłowe przewody, niezgodne z ich funkcją. Aby wybrnąć z tej sytuacji, dopuszczalne jest stosowanie oznaczeń na zakończeniach przewodów. Najlepiej by było oznaczyć je na całej długości. W łączniku świecznikowym przewód niebieski i żółto-zielony, a w lampie przewód żółto-zielony jest nieprawidłowo użyty. Możemy to zmienić oznaczając na końcach przewodów. Jest to rozwiązanie dopuszczalne, acz niezalecane. Lepiej od razu przy instalacji stosować odpowiednie przewody.
Ja jestem zdania, że lepiej oznaczyć, niż pozostawić tak, jak było na początku. Sytuacja taka jest często spotykana i jest bardzo niebezpieczna, ponieważ spodziewamy się, że przewód żółto-zielony pełni funkcję ochronną, a w rzeczywistości tak może nie być i może dojść do porażenia. Zakładamy koszulki termokurczliwe, podgrzewamy i będzie to trwale oznaczone. Często spotykana sytuacja: dwa przewody zasilające, ale nie wiemy, który jest fazą, a który przewodem ochronno-neutralnym. Należy to sprawdzić. I taki przewód oznaczyć. W filmie użyłem koloru czerwonego, ale powinien to być kolor brązowy, czarny lub szary. Teraz już wiemy, które przewody są do czego i możemy je połączyć już prawidłowo. Czyli faza z przewodem brązowym do łącznika, przewód neutralno-ochronny do lampy. I teraz pozostały nam jeszcze dwa przewody do jednego obwodu lampy i do drugiego. Sprawdźmy teraz, jak przedstawia się sytuacja po połączeniu w puszce. W łączniku na brązowym mamy fazę, a na pozostałych nic. To samo przy lampie, nie powinno być żadnego napięcia. Teraz wystarczy przyłączyć przewody do łącznika świecznikowego, brązowy na zacisk L, a pozostałe już obojętnie, który do zacisków oznaczonych jako strzałki na zewnątrz. Pozostało nam jeszcze podłączyć żyrandol, lampę dwuobwodową. Teraz już prawidłowo, czyli niebieski do niebieskiego.
i dwa pozostałe przewody jako fazowe. Podłączenia w puszce, w lampie i w łączniku wykonane prawidłowo. Teraz bez obaw możemy korzystać z tak wykonanej instalacji. Myślę, że tym filmem rozwiałem wszelkie wątpliwości dotyczące łącznika świecznikowego. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!